ścigać się na smoczyku. Tutaj się wychowałem i tu jest mój dom. No i naprawdę parę wyścigów dzisiaj dało mi dużo energii. Zawsze miło pokonać Baliego. Bardzo dobre, także dużo pracy jeszcze przed nami. Myślę, że mamy dwóch bardzo dobrych zawodników na tą chwilę. To jest Michael Mikkelsen i Nicky Petersen. Pozostali chłopcy jeszcze muszą dużo pracować. Prawie zadowolony, szkoda tylko, że jeden silnik się niestety napsuł delikatnie. Ogólnie, tak jak mówię, przyjechałem tu trochę pościgać się i to był najważniejszy cel i mogę dzisiaj ze spokojem odkapslować. Myślę, że póki co jeszcze nie obawiam się rywali, także zobaczymy, jak będzie dalej. Dzisiaj nawierzchnia toru była bardzo twarda, następne mecze będą już troszkę inaczej przygotowany tor. Myślę, że ta jazda powinna wyglądać inaczej. Cały czas rozmawiał o Leszny, cały czas pytał się o wielu swoich znajomych, pytał się o całe miasto, jak miasto się rozwija, gdzie co się buduje, co powstaje, o różne firmy. Naprawdę wiedza jego na temat Leszna jest niesamowita, oczywiście pozdrawia wszystkich kibiców. No jest mu na pewno ciężko, walczy ze swoimi ułomnościami, z kontuzją. Nie jest mu łatwo, ale jest jeszcze w nim dużo humoru i silnej woli i przede wszystkim chęć pomagania innym. Jesteśmy nastawieni bojowo, to wszystko.